to przede wszystkim, jakby to określić, w moim życiu zawodowym największa porażka. To nie jest ono zbyt bogate, ale jest to naprawdę dotkliwa porażka. Dla mnie było to przede wszystkim wyzwanie techniczne tego typu praca, ponieważ nie byłem związany jakoś sentymentalnie z masztem, ani go nie budowałem. W zasadzie o tyle, o ile wiedziałem tylko o jego istnieniu. Natomiast na pewno maszt robił wrażenie, no i chciałem się sprawdzić po prostu w tej pracy. Niestety nie skończyło to się tak, jak zakładaliśmy przed przystąpieniem do robót. Prawdziwy mężczyzna też potrafi płakać. I są takie chwile, kiedy nie potrafi powstrzymać łez. Tak było również z konstruktorem tego masztu, panem inżynierem Polakiem, który po przyjeździe na to cmentarzysko zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Pojechaliśmy z grupą z Mostostalu, który tam wykonywał te prace, no i ja tam to na miejscu zobaczyłem. Przykro nawet mówić o takim zdarzeniu. Zdjęcia oglądałem różnych tych awarii masztów amerykańskich. No ale to jest zupełnie inaczej wygląda, jak to się patrzy na dzieło czyjeś, które mnie po prostu jest, dla mnie jest obojętne, to jest inaczej, ponieważ byłem autorem tego projektu. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten maszt no właściwie trzeba odbudować. Chociażby dlatego, żeby wykorzystać całe to techniczne, te techniczne urządzenia, które tam są, które nie zostały uszkodzone i można je z powodzeniem wykorzystywać do pracy w przyszłości. Mam wrażenie, że na tym, o tym zresztą wszyscy myślą, którzy tam są z tym masztem związani. Są to wstrząsające dla mnie zdjęcia rzeczywiście. Pamiętam ten maszt w takim stanie, jakimś mi zostawili, kiedy był piękny, lśniący. Wolałbym tego nie oglądać po prostu. No, maszt to jest masę wspomnień. Jest to poza wszystkim, jakby nie było, no, bez jakichś tutaj specjalnych mizdzenia się czy czegoś, powód do dumy był mojej inżynierki, prawda, no bo było to dzieło, powiedzmy, mojego życia, tak to uważałem. Byłem tam kierownikiem montażu i tam tą budowę się zaangażowałem od samego początku. Ludzi miałem wspaniałych, najlepszych chyba jakich można sobie wymarzyć. Szczególnie pamiętam Borkowego, Jońca. Joniec zresztą był ze mną w Kuwejcie ostatnio. Doskonały monter, naprawdę. Takiego sobie można wymarzyć. Borkowy był mózgiem na dole. Cały czas działał na dole, a w najtrudniejszych momentach był również na górze. Tych ludzi naprawdę nie zapomnę do końca życia. Jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi. Do tych lat, mimo że już w Mostostalu parę lat nie pracuję. Joniec jest w tej chwili w Teheranie, o ile wiem. Sądzę, że on o tym już wie. No na pewno to ciężko przeżył, bo on masę tam wsadził w serca i sądzę, na pewno przeżył to tak jak chyba ja. Tego typu budowle walą się na świecie. Walą się. No, w Stanach Zjednoczonych, prawda, czy gdzieś indziej. Także to nie możemy powiedzieć, że to akurat u nas tak prześladuje pech czy coś. No niestety zdarza się. No, dla mnie było to bardzo przykre przeżycie. Ten moment, kiedy usłyszałem, nie chciałem wierzyć, potem drugiego dziennika chciałem wysłuchać, czy to rzeczywiście, czy to nie jakieś przejęzyczenie. No rzeczywiście, niestety potwierdziło się, że tak. To wygląda, że tak się stało po prostu. Proponuję, żeby zamiast oglądać ten szmelc, byśmy oglądali parę zdjęć z wakacji. Sądzę, że to są ostatnie zdjęcia masztu. Stało się to na parę dni przed jego katastrofą. Sam wyprodukowałem i proszę zobaczyć ten masz jeszcze w takim stanie, w jakim chciałbym go widzieć dzisiaj. No, no niestety. Tam słychać, jak się chwalę po prostu, ale naprawdę było moim zdaniem troszeczkę powodu do tego, żeby do tej dumy, obojętnie od tego, co się mówi dzisiaj na ten temat. No i za chwilę będzie ostatni rzut oka. Tak jakbym był jedziony przeczuciem, że go więcej już nie zobaczę.
maszt w Gombinie oznaczał, że program radiowy, program Polskiego Radia był słyszany na ogromnych obszarach, nie tylko w całej Polsce przede wszystkim, ale na ogromnych obszarach Europy Zachodniej, na ogromnych obszarach Związku Radzieckiego. Sięgaliśmy swym zasięgiem aż po Bliski Wschód, północ Europy również. Katastrofa masztu w Gombinie oznacza, że pozbawieni jesteśmy. Polskie Radio nie dociera na te obszary, ale również nie obejmuje całego naszego kraju, docierając do 80-85% terytorium kraju. Mówię o dobrej słyszalności. Oznacza to, że pewne funkcje programu pierwszego muszą przejąć inne programy Polskiego Radia. Ale oczywiście są to tylko protezy i to nigdy nam nie zrekompensuje masztu w Gombinie. Powiem krótko. Maszt dla warszawskiej radiostacji centralnej powinien być taki sam, jak ten, który runął. A teraz uzasadnię. Stary maszt miał wysokość ponad 650 metrów nie dlatego, że konstruktorzy chcieli zapisać się w księdze rekordów Guinnessa, tylko wynika to z fizyki rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne w tym zakresie częstotliwości rozchodzą się dwojako. Wzdłuż powierzchni Ziemi i po odbiciu od jonosfery. Jeśli chcemy, żeby te dwie fale skutecznie ze sobą współpracowały, a nie interferowały destruktywnie, to masz powinien mieć wysokość pół długości fali. I stąd ta magiczna liczba 650 metrów. Jeśli chcemy, żeby warszawska radiostacja centralna spełniała taką rolę, jaką spełniała przed runięciem masztu, to najlepiej nie eksperymentować, tylko odtworzyć maszt w takiej postaci, jak miał przedtem. W dniu 8 sierpnia 1991 roku o godzinie 19.10 najcudowniejszy twór polskiej myśli technicznej, wzniesiony rękoma polskich specjalistów, przestał istnieć. Powaliła go głupota ludzka, brak odpowiedzialności i szacunku do rzeczy wielkich, nie tylko wymiarami. Brak wyobraźni i przewidywania następstw, jakie pociąga za sobą bezmyślność. Runął maszt antena o wysokości 600 metrów, który wrósł w krajobraz tej mazowieckiej ziemi, wpisanej do Księgi Guinnessa jako najwyższa budowla inżynierska świata. Przetrwał 17 lat, spełniając swe zadanie dla wszystkich polskich serc w całym kraju i daleko poza jego granicami. Złośliwy dziennikarz napisał: padł rekord Guinnessa na ziemię. A ja dodaję, że pomogła mu w tym interwencja ludzi. Zapisałem w nocy z 8 na 9 sierpnia 1991 roku.